Rzeczywistości. Witam sekretarza miasta pana Marcina Kurkowskiego. Dzień dobry panie przewodniczący, dzień dobry państwu. Dzień dobry państwu wszystkim jeszcze raz. Witam na posiedzeniu Komisji Samorządowej w dniu 21 września 2023 roku. Porządek posiedzenia. Punkt pierwszy. Otwarcie posiedzenia. Punkt drugi. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia. Punkt trzeci. Przyjęcie porządku posiedzenia. Punkt czwarty. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia, protokół nr 50 z dnia 22 czerwca 2023 roku. Punkt piąty. Zaopiniowanie projektów uchwał na drukach nr 769, 770, 772. Zapytania i sprawy wniesione w punkcie szóstym i w punkcie siódmym. Zakończenie posiedzenia komisji. Czy jakieś uwagi do porządku posiedzenia? Nie widzę. W takim razie oddaję pod głosowanie porządek posiedzenia. Kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia? Jednogłośnie dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. W takim razie stwierdzam prawomocność posiedzenia na liście obecności z dzisiejszego dnia. Obecność stuprocentowa. Przyjęcie porządku posiedzenia są. Punkt czwarty. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. Protokół nr 50 dostaliśmy wszyscy elektronicznie. Zapoznaliśmy się. Czy jakieś uwagi do protokołu? Nie widzę. W takim razie oddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem protokołu nr 50? Jednogłośnie dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Przechodzimy do punktu piątego. Zaopiniowanie projektów uchwał na drukach nr 769, 770 i 772. Projekt uchwały na druku nr 769 w sprawie odwołania skarbnika miasta Rumi. Uzasadnienie. Ustawa o samorządzie gminnym wskazuje, że do właściwości Rady Gminy należy między innymi powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy na wniosek wójta. Mając powyższy na uwadze, odwołanie skarbnika miasta Rumi następuje na wniosek burmistrza w porozumieniu stron pomiędzy pracodawcą i pracownikiem w związku z przejściem pracownika na emeryturę. Projekt uchwały będzie przedkładał burmistrz miasta Rumi. Jakieś pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie daję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały na druku nr 769? Jednogłośnie. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Dziękuję. Projekt uchwały nr 770. Projekt uchwały dotyczy sprawy powołania skarbnika miasta. Uzasadnienie. Ustawa o samorządzie gminnym wskazuje, że do właściwości Rady Gminy należy m.in. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy na wniosek wójta. Burmistrz miasta Rumi wystąpił z wnioskiem z powołaniem pani Celiny Pałasz na stanowisko skarbnika miasta Rumi. Pani Celina Pałasz pełni wymogi formalne określone w ustawie o finansach publicznych do objęcia stanowiska skarbnika miasta. Posiada wiedzę, ma kompetencje i wieloletnie doświadczenie w pracy w zakresie finansów publicznych. W związku z faktem odwołania z dniem 26 września 2023 roku skarbnika miasta Rumi oraz w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania gminy Rumia istnieje potrzeba uzupełnienia powstałego wakatu na tym stanowisku. Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. Projekt uchwały przedkłada burmistrz miasta Rumi. Jakieś pytania do projektu uchwały na druku nr 770? Nie widzę. W takim razie daję pod głosowanie projekt uchwały. Kto jest za? Jednogłośnie. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do projektu uchwały na druku nr 772 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Szczygłowie. Uzasadnienie. W związku z upływem w bieżącym roku kadencji ławników działających przy sądach powszechnych Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku pismem numer administracyjnym z 19 maja 2023 roku poinformował Radę Miejską Rumi, iż winna wybrać na kadencję 2024-2027 łącznie 8 ławników. Punkt pierwszy do Sądu Okręgowego w Gdańsku, jednego ławnika do Sądu Okręgowego w Gdańsku,
pięciu do Sądu Rejonowego w Gdyni, w tym pięciu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, dwóch do Sądu Rejonowego w Wejherowie. Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja w głosowaniu tajnym. Kandydatów na ławników zgłosiły uprawnione podmioty. Zgłoszonych zostało łącznie dwóch kandydatów spełniających wymogi określone w ustawie. Z uchwały nr 56 z dnia 22 czerwca 2023 roku Rada Miejska powołała zespół do spraw wyboru ławników, który uznał, iż dwa zgłoszenia kandydatów są prawidłowe i spełniają wymogi określone w ustawie. W drodze głosowania tajnego przeprowadzonego na sesji Rady Miejskiej ławnikami do Sądu Rejonowego w Gdyni wybrane zostały dwie osoby wymienione w niniejszej uchwale, w tym dwie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. Projekt uchwały przekłada przewodniczący Rady Miejskiej. Panie skarbniku, oddaję głos. Coś więcej na ten temat? Dlaczego dwóch? Panie skarbniku, panie sekretarzu. Przepraszam, to dlatego, że mówimy o skarbniku, przemówiliśmy o skarbniku prawdopodobnie. Przepraszam najmocniej, panie sekretarzu. Nie szkodzi, nie szkodzi. Przejmuję się, nie mamy niczego problemu. Jeżeli chodzi o projekt uchwały, no to wszystko zostało opisane uzasadnienie, to czy coś budzi wątpliwość pana przewodniczącego? Nie, nie budzi, tylko zastanawiam się, dlaczego tak mało dwóch tylko wybraliśmy na 8 potrzebnych. No prawdopodobnie tylu było chętnych i niestety ta liczba nie była zwiększona mimo limitu 8-osobowego, więc apeluję tutaj do państwa radnych, żeby uszanować tę liczbę i zgłaszać. Okazuje się, że też nie zawsze tych radnych mamy, tych przepraszam, ławników mamy tak bardzo na podorędziu i wszyscy są skorzy do współdziałania w tym obszarze, no bo wiadomo, że czasami bywa z tym trudno. Ale oni są społecznie, czy oni mają jakąś dietę? Dieta jest niska. Dieta jest niska, ale się nie zmieniło. Tak? Jeżeli może dlatego, że jest niska, nie da się. No najprawdopodobniej, bo to się nie opłaca, bo tracisz dzień w pracy, za który ci zakład pracy nie płaci, a tu masz tylko dietę, która... Ja kiedyś byłem ławnikiem i ta dieta niestety nie rekompensowała tego dnia, który ja traciłem w pracy. Odpowiem może w ten sposób, proszę państwa. Ja się bardzo mocno teraz skupiam na procesie wyborczym. To jest moje zadanie, które realizuję od ostatnich 3 tygodni. I tu mam zjawisko odwrotne, czyli w przypadku obsadzania obwodowych komisji wyborczych zawsze był generalnie niedobór. Niedobór. I trzeba było wyszukiwać osoby, które by się rozjęły tego zadania. W tej chwili natomiast jest nadpodaż tego procesu, ponieważ została zwiększona stawka dość znacznie. Ponad 100% jest wyższa stawka, jeżeli chodzi o członków komisji, nawet w charakterze członka powołanych, nie mówiąc już o zastępcach przewodniczącego czy też przewodniczących. Podejrzewam, że to jest też odpowiedź na pytanie pana przewodniczącego, dlaczego tylko dwóch ławników, a nie 8, no bo podaż jest taka, jaka jest. Nie ma zbyt wielu chętnych i faktycznie ta cena jest wyliczana na niezbyt satysfakcjonującym finansowym poziomie i się nie garną chętni. Natomiast... Nawet emeryci. Proszę? Nawet emeryci. Natomiast do komisji wyborczych drzwiami, oknami chętnych to aż nadmiar. Zamknąć okno. W takim razie jeszcze, nie na razie. Jeszcze jakieś pytania do pana sekretarza? Więc tak już powiedziałem, może trochę porównując sytuację z obwodowymi komisjami wyborczymi, ale podejrzewam, że tu jest ta przyczyna, że tylko dwóch chętnych i tylko dwóch państwo nad dwoma kandydaturami będziecie się pochylali o najbliższej sesji. Tak, bo ja pamiętam w poprzedniej kadencji wyboru ławników. Komplet, nawet było, trzeba było kogoś tam... Jeszcze się zastanawialiśmy, w jakiej kolejności i tak dalej. No dokładnie. A teraz to jest chyba pierwszy raz taka sytuacja, gdzie na 8 mamy tylko dwóch. Tak jest. Jeszcze takiej sytuacji nie było, nie pamiętam. Jeszcze takiej sytuacji nie przerabialiśmy. Dlatego zaskoczyło.
takim razie, skoro pytań nie ma, oddaję projekt uchwały na druku nr 772 pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały na druku nr 772? Jednogłośnie. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Pytania? Wnioski? Nie widzę. W takim razie dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję bardzo. Zakończymy posiedzenie.